No i elegancko, dobra, nie miałem miejsca, okej, dobra. No to nagrywamy, lecimy dalej. Czekajcie, ja sobie to rozwinę. Dobra, wracam. Czekajcie, bo się już pogubiłem. Kiedy będę wiedział, że chcę wrócić? Mirosław, kiedy będziesz wiedział, że chce ona wrócić? Wtedy, kiedy będzie do ciebie pisać, kiedy będzie do ciebie dzwonić, kiedy będziesz pytać, co u ciebie słychać, jak się masz, wtedy, kiedy zapyta się, to kiedy będzie się angażowała, kiedy będzie ciekawiła ją twoja osoba, wtedy prawdopodobnie chcesz wrócić, ale ty wtedy też nie możesz postąpić tak, że od razu się jej otwierasz, tylko ty musisz wtedy jej jakby pokazać, że nie jesteś taki łatwy, że jesteś niedostępny. Ona się ciebie będzie pytała, co u ciebie słychać, a ty na przykład, a ty albo co robiłeś w zeszły piątek, a ty mówisz, no słuchaj, takie informacje są tylko dla osób wtajemniczonych. Nie mogę ci tak szybko powiedzieć, co ja takiego robiłem wtedy. Musisz być dla niej wyzwaniem. Łukasz, a jak do dziewczyny na przerwie w szkole zagadać? Na przykład. Słuchaj, ja to nawet zagaduję tak, że mówię, ja to bardzo często teraz przyjąłem taką technikę, że podchodzę do dziewczyny, mówię cześć, patrzę się jej w oczy i nic nie mówię. Czekam, aż ona coś odpowie. Ona odpowiada najczęściej cześć i czekam. I nadal czekam, aż ona coś odpowie. I ona się stresuje wtedy, a ja pokazuję w tą swoją pewność siebie. Ale jak możesz jeszcze zagadać do szkoły, w dziewczynie w szkole? Mówisz cześć, widziałem, cześć, ty jesteś z klasy jakiejś tam i tyle, i dalej rozwijasz temat. Wiesz, pamiętaj jedną, Łukasz, ważną rzecz, że tak naprawdę pierwsze słowo jest najmniej ważne. Możesz po prostu podejść i powiedzieć cześć i tyle. Ważne jest to, jak poprowadzisz tą rozmowę dalej, jak poprowadzisz tą interakcję dalej między wami, czyli jak będziesz zadawać pytania, jak będziesz odpowiadać na pytania. I tak dalej, nie? Pierwsze słowo naprawdę nie ma znaczenia. Nie ma w ogóle. Uświadomcie sobie wszyscy jedno, że nie ma magicznego słowa, magicznego tekstu, którym byś poderwał dziewczynę, ponieważ pierwszy tekst jest najmniej ważny. Możesz po prostu podejść, powiedzieć cześć, cześć i tyle, nie? I dalej jakoś ona ci odpowie cześć i się pytasz, czy miałaś już egzamin z tego i tego, bo może masz odpowiedzi. Wyglądasz na bardzo mądrą dziewczynę. O, to jest teraz mi wpadło do głowy. Podchodzisz do dziewczyny, mówisz cześć, ona cześć, miałaś już może egzamin z geografii u tej i tej pani. Ona mówi, że na przykład miała. A mówisz, a masz jakieś ściągi, masz jak ten, bo wyglądasz na bardzo inteligentną dziewczynę. Ona się uśmieje i tak dalej, i kontynuujesz dalej rozmowę. Maciek, samiec alfa, głośny, stawia siebie na pierwszym miejscu, myśli, że wszystko mu się należy, pokazuje, że jest najsilniejszy, wydaje mu się, że wszystko wie. No nie, to wiesz, Maćku, masz zupełnie inną interpretację słowa samca alfa. Ty bardziej go rozumiesz jako sposób arogancki. Zobacz, twój samiec alfa się znacząco różni od mojego. Ja wręcz przeciwnie, uważam, że jestem samcem alfa, ale przy kobietach, ale mimo wszystko jestem kulturalny. I wiesz, oczywiście stawiam się, akurat tutaj się zgodzę na przykład z tym, że stawiam siebie na pierwszym miejscu. Zdecydowanie tak, ponieważ nauczyłem się poprzez byciu i obcowaniem z kobietami, że kobiety potrafią być naprawdę zołzowate i one zawsze siebie stawiają na pierwszym miejscu. I jeżeli ty im pokażesz, że stawiasz ją na pierwszym miejscu, to kobieta cię prędzej czy później kopnie w dupę, ponieważ główna zasada, jakimi powinniście się kierować, to jest właśnie to, żeby dziewczyna zawsze inwestowała przynajmniej o 1% więcej niż wy w związek. I dziewczyna zawsze musi być ciebie niepewna. A poza tym, kiedy dziewczyna widzi, że stawiasz się na pierwszym miejscu, czyli że chodzisz na przykład na siłownię, dbasz o siebie i tak dalej, to ją to bardziej kręci, bo widzi, że ma zaradnego, fajnego faceta. Ale na przykład to, co napisałeś, że wszystko mu się należy, no to ja się z tym nie zgadzam. To już jest bardziej taka arogancja. Arogancja, i to wcale nie oznacza, że taki jest samiec alfa, nie? Potencjalny. No, więc widzisz, moje mniemanie się zupełnie różni od twojego. Więc to zależy, jak kto rozumie jakieś tam słowo, nie?
Po jakim czasie się wtedy angażować, Andrzej? Andrzej nigdy się nie angażuje. Nigdy. Ona zawsze, znaczy, nie o to chodzi, że nigdy. Chodzi o to, żebyś zawsze pokazywał, że ona ciebie nie ma w 100%. Czyli na przykład robisz tak. W ciągu tygodnia, zależy, czy mieszkacie razem, czy nie, ale załóżmy, że nie mieszkacie razem. No to na przykład jesteście powiedzmy parą. No to po prostu rozmawiaj z nią, pisz z nią, ale jeżeli ona cię pisze SMS-a, to nie odpisuj jej w ciągu sekundy, tylko na przykład odpisz jej za godzinę, powiesz, że byłeś zajęty. Nawet jeśli nie byłeś zajęty, to powiesz jej, że byłeś zajęty. Ona ci proponuje wspólne wyjście w środę wieczorem, a ty mówisz, że niestety nie możesz wyjść w środę wieczorem, bo jesteś umówiony z kolegami, i nie możesz sobie pozwolić na takie teksty, że ona ci powie: aha, z kolegami, tak? No dobra, to idź sobie do kolegów, na razie. Jeżeli ona się tak zachowuje, to powiedz: słuchaj, jak ty się zachowujesz? Mam prawo do wyjścia z kolegami. I w ten sposób pokazujesz, że nie jesteś pewny siebie, a w weekend do niej przyjeżdżasz i mówisz, albo dzwonisz do niej dzień wcześniej i mówisz do niej: słuchaj, Marzena, chodź, zabieram cię na fajną kolację, albo zabieram cię w jakieś tam miejsce, gdzie zorganizowałeś dla was dwójki jakąś kolację, czy jakąś fajną randkę, i pokazujesz w ten sposób, że ci na niej zależy, że się angażujesz, ale w międzyczasie też pokazujesz, że nie jesteś taki, że nie jesteś jej w 100%, nie? Bo tak jak powiedziałem, jeżeli pokażesz dziewczynie, że jesteś dla niej w 100%, to ona bardzo szybko jej się znudzisz, bo nie będziesz dawał jej tych emocji. Jedyne emocje, jakie będziesz jej dawał, to to, że jesteś miły i że jesteś fajny i że jesteś przyjemny. A dziewczyny potrzebują bardzo wielu emocji, takich na przykład jak złości, zazdrości. Oczywiście dużo zazdrości nie jest dobre, ale zazdrość w małym stopniu jest bardzo, bardzo dobra. Naprawdę. We wcześniejszym związku od początku angażowaliśmy się zarówno ona i ja. Było w porządku na wiele miesięcy. No właśnie, widzisz, było w porządku na wiele miesięcy. Dokładnie, Andrzej, widzisz, czyli jakby wszystko się zgadza z tym, co ja ci powiedziałem, że widzisz, we wcześniejszym związku angażowaliście się równo i było wszystko w porządku, a byłoby jeszcze lepiej, jak ona by się angażowała bardziej, a ty byś się angażował troszeczkę mniej, to wtedy byłoby jeszcze lepiej. Więc już na pewno rozumiesz, o co mi chodzi. Maciek, mam pytanie odnośnie negowania dziewczyn. Jak najlepiej znegować, tak żeby się nie obraziła? Masz może jakieś gotowe teksty, czy negowanie wyglądu to dobry pomysł? Świetne pytanie, Maćku, świetne pytanie. Po pierwsze, odpowiem ci, nie możesz się przejmować tym, że dziewczyna się obrazi. Jeżeli ty się przejmujesz tym, że dziewczyna się obrazi, to w ten sposób zamieniasz się tylko i wyłącznie w miłego faceta. A mili faceci nigdy nie zdobywają dziewczyn. Dlaczego? Dlatego, że jedyne emocje, jaką jej dajesz, to jest to, że jesteś po prostu miły. Słuchaj, ja ci powiem tak, byłem chyba wczoraj, nie, przedwczoraj. Przedwczoraj byłem na spotkaniu z taką dziewczyną. I ja bardzo często tak z dziewczynami rozmawiam. A propos właśnie tego negowania. Ona mi mówi, że ona nie gotuje, ona ma córkę, no nieważne. Ona mi mówi, że nie gotuje jedzenia, bo nie umie gotować i nie lubi gotować. Że ona praktycznie codziennie coś zamawia, takie obiadki domowe, nie? A ja do niej mówię: no widać, że zamawiasz te obiadki domowe. I tyle, wiesz. I zobacz, ja się, bo miałem w dupie jej reakcję, miałem totalnie w dupie to, co ona sobie pomyśli. A ona powiedziała, ona wiesz, takie zrobiła na mnie oczy i mówiła: aha, a ja się uśmiechnąłem i w międzyczasie złapałem ją za dłoń i powiedziałem: nie, no żartuję, ładnie wyglądasz, bardzo zgrabna jesteś i tak dalej. I w ten sposób, widzisz, o to chodzi, ale w ten sposób wywołałem w niej kilka emocji. Po pierwsze, wywołałem w niej emocje takiej złości, było miło, było fajnie, potem wywołałem w niej emocję takiej złości, taką nieprzyjemną emocję, a następnie dotknąłem ją w rękę, co już to zbliżyło nas fizycznie, przybliżyliśmy się do siebie, bardziej mi zaufała, więc to już jest kolejna emocja dotyku, emocja fizyczności, i powiedziałem potem, że jest zgrabna, że bardzo ładnie wygląda. I w kolejną wywołałem w niej emocję taką, że jest po prostu miła. Znaczy, że jej się zrobiło miło, że jej się zrobiło przyjemnie. Więc
Więc coś takiego, nie? Coś takiego. Albo dziewczyna ci mówi, że ostatnio dużo je i ostatnio przytyła. Albo dziewczyny mówią takie rzeczy. To mówisz jej, no widać. Uśmiechasz się i tyle. Ona dziewczyny zawsze powiem, aha, dzięki, albo aha, miły jesteś. A ty wtedy na przykład możesz ją objąć tak szybko za barki. Nie, no żartuję, bardzo ładnie wyglądasz. I tyle. Na tym to właśnie polega. Nie możesz się za bardzo przejmować, czy się ona obrazi, czy nie. Mirosław, mamy ponad 40 lat i już jakiś dorobek życia. Ona chciała, żebym zakończył swój dawny związek. Czy mam ją poinformować jakoś, że jestem już po rozwodzie? Nie. Mirosławie, nie informuj jej, bo chociaż to też nie jest taki zły ten. Tylko nie inform... żeby to nie było tak, że dzwonisz do niej i mówisz: hej, Jola, jestem po rozwodzie. Tylko bardziej niech to wyniknie z rozmowy, nie? Czyli do niej zadzwonisz, porozmawiacie chwilę, co tam, jak tam, co u ciebie słychać. A w międzyczasie albo to wyniknie, albo ona się sama ciebie zapyta, czy jak tam, czy jesteś już po rozwodzie, to wtedy odpowiesz, że nie. Albo jakoś jej nawiążesz, że powiesz, że o, wiesz co, już w końcu się rozstałem, albo rozstałem się już z tą i tą, z tego zeszłego związku i tyle, nie? Ale mimo wszystko na razie się wstrzymaj z tym, żeby do niej dzwonić, żeby na pewno nie robiłeś takiego, że dzwonisz do niej i cześć, Jola, właśnie się rozstałem, zakończyłem dawny związek. To nie, to jest totalny błąd. Czegoś takiego nie możesz zrobić i unikaj czegoś takiego jak ognia. Za to zrób to tak, że właśnie, żeby z nią porozmawiać, zapytaj, co tam, jak tam, co u niej słychać i tak dalej, a w międzyczasie myślę, że ona, skoro ona wiedziała o tym związku, to na pewno też ona o to zapyta. Tomasz. Jak poznać po ekstrawertyczce, że jest mną zainteresowana? Ekstrawertyczka z reguły mocniej eskaluje przypadkowe osoby, przez co ciężko rozpoznać, czy jest zainteresowana, czy to u niej normalnie. Dobra, to, no wiesz, Tomasz, już w taką skrajność to bym się nie bawił, nie? W taką skrajność to bym się bawił. Teraz ci powiem, jakie są zachowania kobiety, możesz sobie to zapisać, możecie wszyscy sobie to zapisać, jakie są zachowania kobiety, jeśli jest tobą zainteresowana. Po pierwsze, patrzy ci głęboko w oczy i patrzy ci długo w oczy. Pamiętajmy, że patrzenie w oczy komukolwiek jest dla nas stresujące, a przede wszystkim, no a dla nas, dla facetów, a dla kobiet tym bardziej. Dlatego jeżeli kobieta ci patrzy głęboko, prosto w oczy, to znaczy, że już w jakimś tam stopniu ci ufa, jest być może tobą zainteresowana. Kolejna rzecz. Dotyka cię przy każdej możliwej okazji. Na przykład powiedziałeś jej coś droczącego się, więc ona cię tak pycnęła, pyrgnęła cię w rękę, w kolano, czy cokolwiek indziej. Mówi jakieś tam podteksty, że być może nawet seksualne podteksty, mówi, że no jakbyśmy leżeli razem w łóżku, to coś tam, to by nam się fajnie na pewno oglądało film. Albo ty możesz nawet nawiązać coś tego typu, że powiedzieć, no, że ty to się na pewno, wyglądasz na taką, z którą mi byłoby ciężko spać, bo na pewno strasznie wiercisz tyłkiem w łóżku, nie? Jeżeli ona zareaguje, jeżeli ona się uśmieje, to jest dobra reakcja. Jeżeli ona będzie miała taką, że aha, taką minę, tak, albo tak nic nie powie, no to jest taka gorsza reakcja i być może wtedy nie jest zainteresowana. Ale jeśli na twoje podteksty seksualne, bo też jest bardzo ważne, żeby używać podtekstów seksualnych, reaguje negatywnie, no to nie jest zainteresowana. Jeżeli reaguje pozytywnie, no to jest zainteresowana. No. Wiesz, na przykład też spogląda ci na usta, to jest też ułamek, w ten sposób też pokazuje, że chce cię pocałować, nie? To jest taki ułamek sekundy, ale to da się zauważyć. Kolejna rzecz, pyta o ciebie, pyta, co u ciebie, jak tam, co u ciebie słychać, jak tam idzie ci, nie? Jak tam ci idzie w życiu, powiedzmy, czyli jest po prostu tobą zainteresowana. No i to jest takich kilka rzeczy, które świadczą o przekonaniu kobiety, o zainteresowaniu kobiety, nie? Pisze do ciebie, jestem zainteresowana. To jest taki główny też jeden z przyczyn. Dokładnie, Maciek, błędne przekonania. Andrzej, no właśnie, według for kobiecych inaczej piszą, że jak nie, że jak się facet długi czas nie angażuje, to one odchodzą, bo nie ma sensu i stąd, no.
Andrzej. No tak, ale widzisz, no słuchaj, takie, to samo Andrzej, co ja ci powiedziałem, że kobiety właśnie tak, one tak piszą, bo one uważają, że jak facet się angażuje, to one wtedy go tam zdobędą i to im się podoba, żeby facet im nosił kwiatki i tak dalej. No dobrze, no to ja się pytam, dlaczego większość facetów, ty Andrzej, proszę, jesteś świetnym przykładem, ale myślę, że znasz kogoś też takiego, a uwierzcie mi na słowo, że mam wielu klientów, wielu kursantów, myślę, że większość z was albo część z was też na pewno ten błąd popełniła, że kiedy się bardzo angażowaliście w związek, robiliście dla kobiety wszystko, nosiliście jej kwiatki, czekoladki i tak dalej, to ona was w końcu prędzej, w końcu was kopnęła w dupę i z wami zerwała. Bo one działają pod wpływem emocji. Jeśli ty im nie dajesz emocji, jeśli nie dajesz jej emocji, różnych emocji, tylko jesteś dla niej tylko i wyłącznie miłym facetem, to ty po prostu nie wzbudzasz w niej innych emocji i ona się z tobą nudzi. Jesteś po prostu dla niej nudnym facetem. Kobiety się kierują emocjami, nie logiką. My, faceci, jesteśmy logicznymi osobnikami. My myślimy logicznie. Nie zawsze, ale z reguły. A kobiety głównie myślą emocjonalnie. Kobiety głównie myślą emocjonalnie. Świetny przykład. Dlaczego kobiety wolą dupków i dlaczego wolą dupków? Właśnie dlatego, bo dupkowie, bad boye, dają im emocje. Oni nie są dla nich na zawołanie. Oni nie dają jej wszystkiego, czego ona chce. Oni potrafią, ona coś im powie, że on ma coś zrobić, a taki dupek, taki bad boy potrafi się jej sprzeciwić, potrafi powiedzieć nie. I tyle, sama sobie to zrób, nie? A w międzyczasie jest dla niej miły, jest dla niej szarmancki, ją pocałuje, ją złapie za tyłek w miejscu publicznym, ją pocałuje w miejscu publicznym, że ona jest w szoku po prostu z tego, nie? A innego czasu potrafi nie wrócić na noc do domu. I te wszystkie rzeczy składają się na to, że taki dupek, taki bad boy dostarcza emocji kobiecie. Bo nawet świetny przykład. Dlaczego kobiety, nawet kobiety często bardzo, na pewno słyszeliście o czymś takim, kobiety bardzo często mówią, że ona już nie chce być z tym facetem teraźniejszym, bo on jest dupkiem, on jest dla niej chamski, on jest dla niej po prostu zły. Ale mimo to z nim jest, mimo to nie potrafi od niego odejść, bo go kocha. Właśnie dlatego, że one się kierują emocjami i te emocje, że on im dostarcza tyle emocji, to pokazuje, że, no, że on dostarcza im tyle emocji, to one chcą być z nim dalej, one nie potrafią od niego odejść, bo one są uzależnione od tych emocji, bo on czasem jest dla nich zły, czasem jest dla nich niedobry, ale w inny dzień jest dla nich cudowny, jest dla nich najlepszy na świecie. A facet, który dla dziewczyny jest tylko i wyłącznie dobry i miły, to on jest tylko i wyłącznie dobrym i miłym facetem. On nie dostarcza jej żadnych emocji poza tym, że jest dobry i miły. Kolejna rzecz, że on nawet nie jest dla niej wyzwaniem żadnym. A kobiety uwielbiają wyzwania. Kobiety dlatego też kochają bad boyów i dupków, bo taki dupek i bad boy jest dla niej wyzwaniem. Wyzwaniem jest go zdobyć, wyzwaniem jest go przy sobie utrzymać, a takiego faceta, który jest dla niej miły, który się angażuje, który robi dla niej wszystko, to ona po prostu, no ona, ona nie ma, ona go wie, ona wie, że już go zdobyła. On nie jest dla niej żadnym wyzwaniem. Rozumiecie na pewno, o co mi chodzi? On nie jest dla niej żadnym wyzwaniem, nie jest żadnym dla niej wyzwaniem, po prostu, no, nie ma co tutaj więcej mówić. Adrian, masz może gdzieś na kanale z podejść? Nie, wiesz co, nie mam, ale się do tego zabieram. Na razie muszę swoje aktualne kursy skończyć, zrobić, bo mówię, bo tak jak jeśli ktoś jest ze mną dłużej, to na pewno widzieliście, że wielu moich kursów już na ten moment nie można kupić, no bo jestem w trakcie ich ulepszania i poprawy, ale myślę, że na wiosnę się za to właśnie zabiorę i zacznę wrzucać to na YouTube'a. Ale fajnie, że napisałeś o tym, bo w ten sposób zapiszę sobie to nawet i wiem, że jeszcze bardziej mnie to zmotywuje, żeby to zrobić. Dobra, słuchajcie, dawajcie pytania. Widzę, że was jest coraz mniej, dużo osób odchodzi z naszego webinaru.
Nie wiem, czy to dlatego, że jest taki nudny, czy dlatego, że nie daje tego, czego chcecie, czy dlatego, że po prostu odpowiadam na wasze pytania. No. Z drugiej strony, jakbym nie odpowiadał na wasze pytania, no. Może. No, dawajcie pytania. Bo. Którą mamy? No. Dobra, słuchajcie, bo do 13. 10 minutek mamy jeszcze i będziemy kończyć, nie? Jest nas mało. Tutaj nie ma. Maciek, ale zadałeś pytanie. Ciężkie pytanie zadałeś. Opisz, jak najlepiej flirtować z dziewczyną. Dobra, ja ci wymienię kilka takich cech, kilka takich rzeczy, takich cech, które musisz spełnić podczas właśnie udanego flirtu z dziewczyną. Po pierwsze, musisz być wyzwaniem, czyli nie możesz pokazać, że jesteś daniem wystawionym na tacy. Po drugie, uświadom sobie, że uwodzenie nie zdobędziesz kobiety w ciągu jednego spotkania, ponieważ uwodzenie kobiet to jest proces. To jest proces i to trwa. Kobieta na przestrzeni tych spotkań z tobą musi zrozumieć, że ty jej się bardzo podobasz i że ona chce być po prostu z tobą, bo jesteś takim, a nie innym facetem. Dlatego w ciągu jednego spotkania tego nie zrobisz. Żeby to dobrze zrobić, to nie możesz się do niej odzywać non-stop. Kiedy z nią flirtujesz, no to oznacza początek waszej znajomości, dlatego nie możesz z nią, do niej się cały czas odzywać, nie możesz cały czas do niej pisać, bo w ten sposób pokazujesz, że już ją zdobyłeś, znaczy, że ona już ciebie zdobyła, że jesteś dla niej na wyciągnięcie ręki. Kolejna rzecz, musisz być dla niej tajemnicą, czyli na przykład ona się pyta, mówisz, że dzisiaj musisz, że na przykład, że nie masz dzisiaj za wiele czasu, spotykasz się z nią i mówisz jej na wstępie, że nie masz, albo za jakiś tam czas, mówisz jej, że nie masz za wiele czasu, że dzisiaj skończycie wcześniej wasze spotkanie, odwiedziesz ją do domu, bo musisz gdzieś tam jechać. Ona się ciebie zapyta, a gdzie musisz jechać? A ty powiesz jej, a muszę podjechać w kilka miejsc, na razie ci nie mogę o tym powiedzieć, bo to jest tajemnica. I w ten sposób też z nią bardzo dobrze flirtujesz, bo pokazujesz się ze strony tajemniczej, nie dajesz jej wszystkiego na tacy, wszystkiego, czego ona chce. No, kolejna rzecz, bardzo ważna, jak nie najważniejsza. Eskalujesz dotyk. Jeżeli spotykasz się z dziewczyną, jeżeli z nią flirtujesz, staraj się ją dotykać. Możliwie jak najczęściej, ale też nie przesadzaj z tą częstotliwością. Czyli, tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli powiesz jej, że na przykład wygląda grubo, to się uśmiechnij i powiedz, nie no, żartowałem, a w międzyczasie złap ją za biodro i ją przyciągnij, tak naraz, nie? Łapiesz ją za biodro i naraz mówisz, i przyciągasz do siebie i naraz mówisz, nie no, żartowałem, nie masz wcale tych boczków i tak dalej. Albo łapiesz ją za rękę i mówisz, nie no, żartowałem. Albo po prostu powiesz coś zabawnego, powiesz coś śmiesznego, a w międzyczasie ją łapiesz ją za bark na przykład. Albo przybijasz jej piątkę, powiedz, przybijesz piątkę, no, daj piątkę, dobrze nam się to udało, nie? Albo chodź się tutaj przytul, albo ją po prostu coś tam jest jakaś tam. Bardziej taka, że tak powiem, romantyczna sytuacja, to ją przyciągasz do siebie i ją do siebie przytulasz. To jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, seksualność, podteksty seksualne, mega ważna sprawa. To się staraj może nie na pierwszej randce, chociaż zależy, jaka to jest dziewczyna, ale na drugiej czy trzeciej z kolei bardzo ważne jest, żebyś seksualnie zainteresował sobą dziewczynę. Czyli na przykład nawet mówisz o sobie, że. Ja to lubię chodzić nago po mieszkaniu. Albo mówisz jej, ale dzisiaj seksownie wyglądasz. Ale dzisiaj seksownie wyglądasz. Fajną opcją jest nawet powiedzieć, że to już ja też często używam, jak na przykład z dziewczyną się powiedzmy przytulam. Nie? Już się tam zbliża się nasza interakcja do czegoś, jakiegoś seksu czy coś, i mówię jej, podniecasz mnie. To też jest bardzo dobre. Albo jak się jestem z nią na pierwszy raz i mówisz, podniecająco wyglądasz, albo wy,
dzisiaj te twoje usta wyglądają tak, żebym je bardzo chętnie schrupał. No i ogólnie, no wiesz, teraz mi tak ciężko wymyśleć coś jeszcze, bo to zależy od sytuacji, ale właśnie takie teksty są ważne. Pobudzanie seksualności jest bardzo ważne, nie? Czyli podsumowując, jesteś dla niej wyzwaniem, nie dajesz jej siebie całego na tacy, jesteś dla niej tajemnicą, nie mówisz jej od razu wszystkiego, nie piszesz z nią non-stop, nie jesteś dla niej na wyciągnięcie ręki, odzywasz się do niej co jakiś czas, czyli przygotuj taką sobie taktykę, taką technikę, że na spotkaniach z nią dajesz jej mega dużo emocji, dajesz jej świetne spotkanie, a pomiędzy spotkaniami za często się nie odzywasz, bo jesteś zajęty sobą. Eskalujesz dotyk, staraj się eskalować dotyku możliwie jak najwięcej, ale też z tym nie przesadzaj. I podteksty seksualne, nie? One są bardzo ważne, bo musisz pobudzić dziewczynę seksualnie, żeby ona się chciała z tobą spotykać, ponieważ jeżeli ona o tobie nie będzie myślała o seksie, w kontekście seksualnym, o seksie z tobą, to też jej nie zdobędziesz, bo jeżeli nie będzie myślała o seksie z tobą, to będziesz tylko jej przyjacielem, albo no, jej przyjacielem, a nie powiedzmy kochankiem. No, więc to. Mirosław, poznaliśmy się na e-darling, jak już byliśmy ze sobą, usunąłem konto i sugerowałem, żeby sama to zrobiła. No to to już jest twój pierwszy błąd. Nie możesz czegoś takiego sugerować, bo w ten sposób pokazujesz, że nie jesteś pewnym siebie facetem, nie ufasz jej i pokazujesz swoją słabość. Nie możesz czegoś takiego robić. Lecz gdy się rozstaliśmy, założyłem na nowo i znalazłem ją na portalu i była cały czas aktywna. Jak mam to interpretować? Jak byliśmy ze sobą przez pół roku? No, masz to interpretować tak, że nie możesz czegoś takiego. Co z tego, że była aktywna? Ona ma do tego prawo. Słuchaj, jeżeli ty jej kobiety nienawidzą czegoś takiego, kobiety nienawidzą czegoś takiego, jak facet im coś każe, jak facet im nakazuje. Jeżeli ty każesz jej usunąć konto z e-darling, to znaczy, że pokazujesz swoją słabość, że nie jesteś pewnym siebie facetem, że nie znasz swojej wartości, a pewny siebie facet, których kobiety chcą, których kobiety pragną, to są faceci, którzy, na przykład taki przykład. Jesteś z dziewczyną w klubie, poszedłeś do toalety, do tej dziewczyny w międzyczasie podszedł inny facet. I ty to zobaczyłeś, jeżeli ty w międzyczasie zaczniesz do niej podchodzić i się rzucać, albo zaczniesz się bić może z tym facetem, albo zaczniesz się z nim wyzywać, to w ten sposób pokazujesz swoją słabość i mega dużo stracisz w jej oczach. Natomiast jeśli ty zrobisz to w ten sposób, że podejdziesz i powiesz, że staniesz obok niej, staniesz po prostu obok niej i nic się nie będziesz odzywał, zamówisz sobie piwo, po prostu bierzesz piwo i zobaczysz dalej jej reakcję, albo podejdziesz i się przedstawisz. Cześć, przedstawisz mnie swojemu koledze? Cześć, przedstawisz mnie swojemu koledze i tyle. W ten sposób pokazujesz, że jesteś wartościowym facetem, że się nie boisz konkurencji, a to się kobietom bardzo podoba, bo jest zainteresowana takim facetem. Łukasz, aniby jest dziewicą i te podteksty seksualnie takie same. No nie takie same, ale skąd wiesz, że ona jest dziewicą? No nie możesz tak z góry tego zakładać. Chyba, że masz pewność, że jest dziewicą, no to nie rzucaj podtekstów seksualnych, nie? To nie rzucaj podtekstów seksualnych. Dziewica, no to musi ci raczej zaufać i być z tobą, żeby do czegoś po prostu chciała dojść. Musisz pokazać wyrozumiałość do tego, że rozumiesz to, że to jest dla niej coś ważnego, i że będziesz czekał cierpliwie i coś tego typu, nie? No, nie, no, w przypadku dziewic raczej tak nie rzucaj takich podtekstów seksualnych, no ale skąd będziesz wiedział, że jest dziewicą? To już jest inna sprawa. Maciek, jeszcze jedno ostatnie pytanie. Jak ważny jest seks dla kobiet? Czy myślą o tym tak często jak faceci? Tak. Tak. Tak, Maćku. Kobiety mają takie same potrzeby. Oczywiście, tak jak oczywiście jest część kobiet, dla których seks nie jest taki ważny, nie mają takiego libido, seks nie sprawia im takiej przyjemności. Nie wiem, jak to jest procentowo, ale na pewno są takie kobiety, bo też się kiedyś z taką kobietą spotkałem, dla której seks nie sprawia jej aż takiej przyjemności. Ale to jest, więc takie kobiety są, ale to jest mały odsetek kobiet. To jest powiedzmy na 100% kobiet, to myślę, że to jest może jakieś 5% kobiet na świecie.
Więc albo 10, to dobra, nie, dobra, nie, no nie będę mu cofamy, nie będę mówił tego procentowo, bo nie znam tych statystyk. Ale dla większości kobiet, na pewno więcej niż 3/4 kobiet, seks jest tak samo ważny jak dla facetów. Uwielbiają seks, my faceci uwielbiają seks, one też uwielbiają seks i seks jest po prostu ważny. No. Nie mówiąc już o tym, że dla nas facetów bardzo często seks jest taki nie, nie, nie taki może być taki z dnia na dzień, a dla kobiet seks to jest coś bardzo ważnego, przynajmniej dla większości, ważnego i wiążącego, dlatego też one chcą zrobić to powiedzmy jak najlepiej i z kimś najlepszym, nie? Ale tak, jest dla nich ważne. Maciek, czy faktycznie dominacja w związku musi być? Pytam o stronę męską. Tak. Tak. To nie ma być taka dominacja typu, że jesteś dla niej katem, broń Boże, ale to ma być taka dominacja, że stawiasz często na swoim, że mówisz jej, że idziecie tu i tam macie iść, albo no, oczywiście, wiesz, wiadomo, w związku to już to bardziej też polega na tym, że też musicie ze sobą współmiernie rozmawiać, bo to jest związek, to już jest inna para kaloszy, aczkolwiek tak, musi być męska dominacja, ponieważ kobiety uwielbiają, kiedy facet jest twardy, kiedy facet potrafi ją, że tak powiem, złapać mocno, nią natrząsnąć i pokazać, tak, jak Grey, dokładnie Adrian, i pokazać, że jest tym kimś, nie? No właśnie, dokładnie, Grey jest tutaj świetnym przykładem. Słuchajcie, dlaczego kobiety się, dlaczego powstał film Grey? Film Grey był przez kobietę stworzony, tak samo jak powstał ten polski film, ja go nie oglądałem, ale on na takiej samej zasadzie był, 365 dni. Powstał przez kobietę, chyba przestał grać przez kobietę, ale na pewno mi się tak wydaje, bo przecież facet chyba raczej czegoś takiego nie stworzył. Znaczy napisana chyba książka została, nie? Bo ja też tak nie do końca wiem. Ale napisana książka przez kobietę została. No ale słuchajcie, i dlaczego no to zostało, to kobiety stworzyły taki film, bo kobiety coś takiego uwielbiają. I dlaczego kobiety się fascynowały tym filmem Greyem? Wszystkie kobiety się fascynowały Greyem, szły do kina tabunami i tym 365 dni. Bo kobiety to uwielbiają, kobiety uwielbiają dominującego faceta. Dokładnie, no, świetnie tutaj Adrian napisałeś, jak Grey. No idealnie. No i to jest odpowiedź, Maćku, na twoje pytanie. Czy być dominatorem? Tak, być dominatorem. Tylko wiadomo, nie być katem, ale być takim dominatorem. I tak jak Adrian piszesz, każda o tym marzy. Trochę jest w tym prawdy. No oczywiście, że jest w tym prawdy. Każda o tym marzy, kobieta. No dobra, słuchajcie. Będziemy kończyć. Będziemy kończyć. Czy macie jeszcze jakieś pytanki? Jeszcze odpowiem na dwa pytania, jeżeli są jakieś. No dobra. No to słuchajcie. Będziemy w takim razie kończyć. Bardzo Wam dziękuję za obecność, bardzo Wam dziękuję za zadawanie pytań. No i co mogę powiedzieć? Śledźcie moje maile, które do Was wysyłam, czytajcie, bo tam wysyłam bardzo dużo darmowej wiedzy. Przychodźcie na właśnie takie webinary, bo myślę, że się można naprawdę dużo dowiedzieć. No i tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu wypuszczam, tylko Wy na razie o tym wiecie, wypuszczam nowy kurs. Koniec lęków w 21 dni, w którym w 21 dni nauczę Ciebie, jak pokonać swój lęk, pokonać swój strach, pokonać swoje blokady przed podejściem i zagadaniem do obcej kobiety, do nieznajomej kobiety. W międzyczasie również w tym kursie zawarłem, jak poczuć się mega wartościowym facetem, facetem, który po prostu będzie wyżej niż kobiety, facetem, który ma to coś. Więc jeżeli masz problem z podejściem i zagadaniem do nieznajomej dziewczyny, a chciałbyś bardzo to robić, no to już za tydzień będzie taka możliwość. Więc taka informacja dla Was. No, i bardzo dziękuję za dzisiaj. No, i cześć, do następnego. Miłego weekendu Wam życzę.